3 grudnia. Żywot Świętego Franciszka Xaverego, jezuity. Żył około roku pańskiego 1552. Na Akademii Paryskiej słynął około roku 1533 jako profesor filozofii młody panicz Franciszek, rodem ze zamku Xavier pod Pampeluną, położoną w Hiszpanii. Równocześnie z nim chodził do Akademii Szlachcic Hiszpański Ignacy, którego serce dążyło do wyższego celu. Młody Ignacy odgadł w uczonym Franciszku Xaverem wybrane narzędzie i nie szczędził starań i zabiegów, aby go pozyskać dla Chrystusa. Nie przestawał przypominać mu pamiętnych słów Zbawiciela, co pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a szkodę by poniósł na duszy? W uroczystość wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny ślubował wraz z Ignacymi pięciu innymi poświęcić życie na wracaniu niewiernych i zbawieniu duszy? Ustąpiwszy z katedry profesorskiej, przeszedł do nauki teologii. Po ukończeniu nauk pojechał Ignacy do Rzymu, a wyświęcony na kapłana przez 40 dni sposobił się postem, modlitwą i rozmyślaniem do pierwszej mszy świętej. Gdy umieszczony przy kościele Świętego Wawrzyńca, z jak najlepszym skutkiem pracował w zawodzie duszpasterskim, Król portugalski Jan III poprosił go o kilku zakonników, którzy by mieli chęć udać się na misję do Indii Wschodnich. Ignacy wyznaczył na ten cel Franciszka Xaverego i jeszcze jednego kapłana. Otrzymawszy błogosławieństwo papieża Pawła III, odbył pielgrzymkę do obrazu Matki Boskiej w Lorecie, do której miał osobliwsze nabożeństwo. Potem wybrał się przez Alpy do Lizbony. W podróży przechodził około rodzinnego zamku, w którym żyła jeszcze ukochana matka, ale z tęsknoty oglądania jej uczynił Bogu ofiarę i kazał ją tylko przez drugich pożegnać temi słowy spodziewam się wkrótce i na wieki oglądać cię w niebie. W stolicy Portugalii mieszkał przed wybraniem się w drogę nie w pałacu królewskim, Lecz w szpitalu, poświęcając cały czas pielęgnowaniu chorych. Podróż do Indii trwała na morzu trzynaście miesięcy. Po wylądowaniu w Goa poprosił o ciasną komórkę w szpitalu i utorował sobie drogę do serc pogan w ten sposób, że na sam przód starał się usunąć zgorszenia między tamtejszymi chrześcijaninami. Rychło rano pierwszym jego zajęciem było pokrzepienie ciała i duszy więźniów i chorych. Potem przechodził wszystkie place i ulice miasta z dzwonkiem w ręku i zapraszał dzieci i doroślejszych do kościoła na nauki katechizmowe. Za pośrednictwem dzieci zjednywał sobie zaufanie i wdzięczność rodziców. Wielką była ilość grzeszników, którzy wskutek jego zabiegów szczerze się nawrócili i pogan, którzy prosili o chrzest święty. Założył także seminarium w celu wychowania i wykształcenia młodych współpracowników. Później udał się do szczepu parawasów, którzy już dawniej byli przyjęli chrzest, ale dla braku nauki i kapłanów popadli znowu w pogaństwo. Po przybyciu zdziałał wiele cudów przy chorych i zmarłych, co na krajowców uczyniło niesłychane wrażenie. Uprzejmością i gorliwością w nauczaniu pozyskał sobie wszystkich, a ziarno przez niego rzucone tysiąckrotny plon wydało. Aby ten plon nie zniszczał, budował Franciszek kościoły, uregulował nabożeństwo, a najzdatniejszych z pomiędzy nowo nawróconych mianował nauczycielami. Następnie udał się do Travancore, gdzie za widoczną przyczyną niewyczerpanej łaski Bożej, zaraz w pierwszym miesiącu ochrzcił dziesięć tysięcy pogan i w krótkim czasie poświęcił 45 kościołów. Sława świętego cudotwórcy rozeszła się po całych Indiach. Zewsząd go zapraszano, wszędzie z radością witano. Błogie te skutki jego działań spowodowały go do napisania prośby do świętego Ignacego, aby mu przysłał jeszcze więcej misjonarzy. Na wyspie Terrate założył liczną parafię. Wtem doszła go wiadomość, że mieszkańcy Mory, nienawidzący Portugalczyków, zamordowali przyjaciela jego Simona który ich nawrócił do chrześcijaństwa i popadli znowu w bałwochwalstwo. Franciszek bez namysłu wybrał się do nich w drogę. Odradzano mu tę podróż, gdyż klimat tych stron był niezdrowy, mieszkańcy rozbójnikami, a skwary dla cudzoziemców nieznośne. Na te przestrogi tak odpowiedział. Gdyby to były kopalnie złota, srebra i drogich kamieni, gdyby tam można było liczyć na obfity połów pereł, każdy by tam poszedł. Nie pytając o niebezpieczeństwa, czyżby kupiec miał okazywać więcej odwagi w nadziei obfitego zysku i zbogacenia, aniżeli misjonarz chrześcijański, któremu wiadomo, że może tam pozyskać dla nieba dusze nieśmiertelne? Choćby mi się udało ocalić tylko jedną duszę, nie powinienem się ulęknąć nawet największego niebezpieczeństwa. Pojechał więc. Zdobył dla Chrystusa dwa największe miasta, zamieszkane przez więcej niż pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Wpłynął zbawiennie na poprawę obyczajów. Potem udał się do miasta Goa, powitał przybyłych z Europy misjonarzy i każdemu z nich przeznaczył odpowiedni zakres działania. Zamiast wypocząć pomozolnej pracy, wsiadł na statek pogańskiego rozbójnika morskiego i puścił się do Japonii leżącej na wschodnim krańcu Azji. Wylądował na brzegu wyspy bez broni, bez funduszów, bez znajomości języka krajowego, bez pomocy obcej, polegając jedynie na Bogu i nadziei, że Wszechmocny udzieli mu daru porozumienia się z rozmaitymi szczepami osiadłymi na wyspach, tworzących Cesarstwo Japońskie. Głoszenie Ewangelii było tu niesłychanie trudne, a nawet niebezpieczne, gdyż kapłani we wszystkim stawiali mu nieprzezwyciężone przeszkody. Mimo to poszczęściło mu się przez pół trzecia roku zasiać tyle ziarna boskiego i oblać je swym potem, że posiew ten w chwili jego odjazdu bujnie się rozkrzewił, a Japonia po trzydziestu latach liczyła już około czterysta tysięcy chrześcijan. Sawery przyszedł do przekonania, że nawrócenie Japonii pójdzie szybszym krokiem, jeżeli poprzednio Chińczycy, którzy mieli u Japończyków wielkie znaczenie, przyjmą wiarę Chrystusową. Pośpieszył przeto do Goa, ażeby się przysposobić na tę tak ważną misję chińską. Sprzysięgli się na niego i ludzie, i żywioły, aby uczynić bezskutecznymi usiłowania jego. Ale mimo to dotarł aż do wyspy Sancjan, skąd miał obszerny widok na Chiny, ziemię upragnioną i cel swej tęsknoty. Wtem zapadł na ciężką febrę. Leżąc w nędznej, słomianej chacie, pozbawiony pomocy, z cierpliwością znosił boleści przedśmiertne i skonał. Z obliczem niebieską radością rozjaśnionym dnia 2 grudnia 1552 roku, licząc lat 46. Święte zwłoki tego męża, którego ze względu na nadprzyrodzone łaski, wielkie zasługi i rozliczne przez niego zdziałane cuda można by chyba tylko przyrównać z pierwszymi apostołami, spuszczono do grobu w kościele Jezuitów w Goa. Paweł V ogłosił go w roku 1619 błogosławionym, a Grzegorz XV zaliczył go w roku 1622 w poczet świętych pańskich. Święte zaś stowarzyszenie rozszerzania wiary czci w nim swego patrona. Nauka moralna Podajemy na tym miejscu dwa zdarzenia z życia świętego Franciszka, które jeszcze lepiej nam dadzą poznać ducha, jaki tego świętego apostoła ożywiał. Stało się bowiem, iż w czasie jego pobytu w Rzymie, zachorował pewien jezuita imieniem Rodríguez. Święty Franciszek zajął się tedy pielęgnowaniem chorego. Nie mogąc jednak zasnąć w nocy, spostrzegł ów kapłan. Iż pogrążony we śnie Franciszek siedział przy łóżku, trapiony sennym marzeniem, schylił głowę do poduszki i silnie machał ramionami jak człowiek, który chce przykrzającą się osobę od siebie odtrącić. Przytem mówił święty we śnie, Matko Boża, pomóż, pomóż, dziewico bez zmazy poczęta. Wśród tych serdecznych westchnień krew płynęła z ust i nosa jego. Wkrótce się jednak obudził i zawołał, Bogu dzięki, nieskończone dzięki. Pytał go Rodriguez, co mu tak bardzo dolegało, że aż krew mu ciekła z ust i nosa, ale Franciszek nie chciał mu dać żadnego objaśnienia. Dopiero przed wyjazdem do Indii zwierzył się przyjacielowi, zobowiązawszy go do zachowania tajemnicy. W nocy owej miałem sen nieczysty. Zdawało mi się, że jestem w domu zajezdnym i że się ktoś zbliża do mego łóżka na pół tylko przyodziany. Przestrach ścisnął mi serce, błagałem najświętszą pannę o pomoc, broniłem się ze wszystkich sił i obudziłem w radości odniesionego zwycięstwa. Łaska boska zawsze mi dotychczas pomagała, iż pomimo rozlicznych pokus mogłem zachować czystość ciała i duszy taką, jaką ślubowałem przy akcie Chrztu Świętego. W Indiach zadawał sobie Ksawery dużo pracy, aby nawrócić portugalskiego szlachcica, który chlubił się ze swego niedowiarstwa i bezbożności. Wesołą gawędką udało mu się pozyskać zaufanie jego i przychylność, po czym starał się przemówić mu do serca i wykazać konieczność pokuty i pojednania się z Bogiem. Szlachcic odpowiedział na napomnienia i przestrogi drwinkami i szyderczym uśmiechem. Nie zwątpił jednak Ksawery i nie poprzestał na tym, lecz przy każdej sposobności ponawiał prośby i przestrogi. Wszystkie usiłowania były nadaremne. Pewnego dnia wyszli razem na przechadzkę do pobliskiego zagajenia. Ksawery wznowił rozmowę o miłosierdziu i sprawiedliwości Bożej. Naraz ukląkł, obnażył plecy, wydobył spod habitu dyscyplinę i tak się nią osmagał, że krew zaczęła spływać po ciele, przy czym w te się słowa do szlachcica odezwał, Czynię to dla twej duszy, a czyniłbym daleko więcej, byleby ją ratować. Ale cóż by znaczyła ta drobnostka wobec tego, co Jezus dla ciebie uczynił? Czyżby męka Jego i okrutna śmierć nie miały wzruszyć Twego serca? Poczem wzniosłszy oczy w niebo, westchnął. O Jezu. Nie patrz na to, czym ja, biedny grzesznik, chciałbym cię przebłagać, lecz na własną przenajświętszą krew i racz się nad nim zmiłować. Szlachcic stanął jakby w ziemię wryty. Nie mogąc pojąć ogromu takiej miłości bliźniego, klęknął obok Ksawerego, błagał, aby przestał się katować, obiecał poprawę i wiernie dotrzymał słowa. Modlitwa Boże, któryś ludy Indii chciał przez nauki i cuda świętego Franciszka Xawerego wcielić do twego kościoła spraw łaskawie, abyśmy naśladowali przykłady cnót jego, jako i wielbili jego wspaniałe cnoty. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Oprócz tego obchodzi Kościół święty pamiątkę następujących świętych pańskich, zamieszczonych w rzymskiem martyrologium. Dnia 3 grudnia na wyspie Sancjan w pobliżu Chin uroczystość świętego Franciszka Xaverego, z Jezusowego, apostoła Indii, który nawrócił wiele ludów pogańskich, będąc obdarzony mocą czynienia cudów, oraz innymi darami nadprzyrodzonymi. Skonał 2 grudnia, bogaty w zasługi i pracę, ale uroczystość jego obchodzi się na rozporządzenie papieża Aleksandra VII w dniu dzisiejszym. W Judei pamiątka świętego Sofoniasza, proroka, w Rzymie męczeństwo świętego Klaudiusza, trybuna wojny, małżonki jego świętej Hilarii i synów ich Jazona i Marusa z sześćdziesięcioma żołnierzami. Świętemu Klaudiuszowi kazał cesarz Numerian uwiązać olbrzymi kamień i utopić go w rzece. Synowie jego i żołnierze zostali ścięci, święta Hilaria zaś pogrzebawszy zwłoki synów, schwytaną została przez pogan, gdy razu pewnego przebywała w modlitwie na ich grobie i zmarła wśród zadawanych jej zelżywości. W Tangerze w Maroko męczeństwo świętego Kasjana. Był długi czas pisarzem sądowym, ale za natchnieniem z niebios poznał niesprawiedliwość postępowania swego współdziałającego w zabijaniu chrześcijan. Dlatego złożył swój urząd i został sam męczennikiem za prawdziwość wiary chrześcijańskiej. W Afryce śmierć męczeńska świętego Klaudiusza, Kryspina, Magina, Jana i Stefana. Na Węgrzech pamiątka świętego Agricola, męczennika. W Nikomedii męczeństwo świętego Ambicjusza, Wiktora i Juliusza, w Mediolanie uroczystość świętego Miroklesa, biskupa i wyznawcy, wspomnianego także przez świętego Ambrożego, w Anglii uroczystość świętego Biryna, pierwszego biskupa Dorcestru, w chór w Szwajcarii. Pamiątka świętego Lucjusza, króla Brytanii, który za papieża Eleuteriusza jako najpierwszy z królów przyjął wiarę chrześcijańską. Sienie w Toskanii, uroczystość świętego Galgana Pustelnika.